Cześć, mam na imię Wojtek i chciałbym poświęcić dzisiejsze wideo Świadkom Jehowy. Dzisiejszy temat, jaki chciałem podjąć, jest to temat tragicznych w skutkach zmian w doktrynach Watchtower, czyli strażnicy, czyli Świadków Jehowy. Mam na myśli zwłaszcza dwa przykłady, które chciałem podać w paru słowach i pokazać, jak bardzo właśnie ta organizacja Świadków Jehowy spowodowała tragiczne konsekwencje, które były dla ich członków tej organizacji. I mianowicie chodzi mi o, jako pierwszy przykład chciałem podać nieprawdziwe przepowiednie o końcu świata, a zwłaszcza chodzi mi o przepowiednię ostatnią, tą jedną z ostatnich, w 1975 roku. Była to przepowiednia, która była przepowiedziana parę lat wcześniej i członkowie tej organizacji Świadków Jehowy niesamowicie zaczęli się do tego przygotowywać. Zwłaszcza młodzi ludzie zaczęli porzucać szkoły, porzucać jakieś życiowe plany, otwieranie biznesów, zaczęli po prostu żyć z dnia na dzień, wydawać wszystkie pieniądze, jakie mieli, całe majątki rodzinne zaczęły być wydawane i pozbywali się ich, ponieważ oczekiwali na koniec świata, który miał już się zbliżał i już miał nadejść. I konsekwencją tego, kiedy koniec świata nie nastał, cała masa tych członków tej organizacji popełniła samobójstwa. Cała masa ich wpadła w jakieś depresje psychiczne. Tysiące ich w ogóle odeszło, co jedyna pozytywna rzecz, z tej organizacji odeszli. Po prostu rozbite małżeństwa, rozbite rodziny były wynikiem tej nieprawdziwej przepowiedni. Jako następny przykład chciałem podać, nie wiem czy w ogóle wiele z Państwa się tym orientuje w tym, ale od 1939 roku drugi prezydent organizacji, pan Rutherford, otrzymał nowe światło od Jehowy, supposedly, i stwierdził, że według Biblii, nauczania Biblii, Świadkowie Jehowy nie mogą przystępować do służby wojskowej, ani również, tak jak w niektórych krajach, można było to zastąpić z powodu na właśnie orientację religijną albo na jakieś wewnętrzne przekonania. Można było to służbę wojskową zastąpić w jakiejś pracy społecznej, dla jakiegoś szpitala, czy dla jakiegoś urzędu rządowego, instytucji rządowej. Oczywiście bezpłatnie, ale w ten sposób można było odrobić tą służbę wojskową pracując. Więc ten prezydent otrzymał światło od Jehowy, że Świadkowie Jehowy nie mogą podejmować żadnych zastępczych prac, ani przystępować do służby wojskowej. Ponieważ jeśli to zrobią, to złamią posłuszność Bogu, no i będą wydaleni z organizacji. A jedyną alternatywą, jaka im pozostała, było pójście do więzienia.
I ponieważ w wielu krajach na świecie były właśnie obowiązkowe służby wojskowe, i więc w bardzo wielu krajach na świecie tysiące, jeśli nie setki tysięcy, może nawet miliony, może nie aż, ale setki tysięcy świadków Jehowy poszło do więzienia na wiele, wiele lat. Słyszałem o przypadkach, gdzie poszli na 4, 8, a nawet i w paru przypadkach na 12 lat do więzienia. I najgorsze w tym było to, że w roku 1998 świadkowie, ta organizacja strażnica odwróciła wszystko do góry nogami i powiedziała, że Pismo Święte nigdzie nie jest przeciwko służbie wojskowej i od tego momentu mogą świadkowie Jehowy iść do służby czy brać te zastępcze serwisy w jakichś państwowych instytucjach, żeby odpracować tą służbę wojskową, co do tej pory nie było im dozwolone. I teraz proszę sobie wyobrazić tragedię ludzi, którzy albo już wyszli z więzienia po wielu latach, albo byli w ciągu odsiadywania wyroku. Tragedię ludzi, kiedy nagle się zorientowali, że to wcale nie było według polecenia Jehowy, Boga, tylko że to było spowodowane fałszywą doktryną tej organizacji, do której oni należeli. Więc ponownie tragedie życiowe, rozwalone małżeństwa, rozwalone rodziny, życia ludzkie złamane. I to wszystko za przyczyną tak wspaniałej organizacji, jaką jest Świadkowie Jehowy. Więc chciałem, to jest na tyle to moich takich tutaj wskazówek do pomocy otworzenia oczu Świadkom Jehowy. Jeśli Państwo znają kogoś, kto jest Świadkiem Jehowy i mają kontakt z nim, to proszę zajmijcie się pokazaniem im drogi do Chrystusa, pokazaniem im do jak fałszywej organizacji oni przynależą. Jeśli Państwo by chcieli oglądnąć więcej moich wypowiedzi na wideo w YouTubie, to bardzo proszę zrobić subskrypcję do mojego konta na YouTubie i tam można odnaleźć, mam wiele, wiele nagrań na temat właśnie Świadków Jehowy, na temat katolików, czy nawet muzułmanów, czy ateistów, jak im prezentować, jak im kierować w stronę Chrystusa. Więc bardzo proszę zrobić subskrypcję na moim koncie na YouTubie i tam odnajdziecie Państwo wiele moich nagrań po polsku, jak i również bardzo dużo po angielsku. Także dziękuję. Proszę również o modlitwę za tych biednych ludzi, którzy potrzebują odnaleźć Chrystusa, potrzebują przyjść do Boga, a są skierowani na całkowicie złą drogę, więc proszę, pomóżcie im, módlcie się za nich i kierujcie im w stronę Chrystusa. Dziękuję.